Ja będę kibicował polskiej reprezentacji, ale muszę oddać głos innej młodzieżówce. Niech to będzie Nowa Prawica. Proszę. Lech Walicki, Nowa Prawica. Jutro mija ostatni termin składania deklaracji podatkowych, dlatego Nowa Prawica organizuje pikiety antypodatkowe pod hasłem Palpitacja 2012 w wielu miastach Polski, na które serdecznie zapraszamy, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że jest to świetny moment do zastanowienia się nad tym, jak dużo państwo odbiera nam naszego wypracowanego dochodu i w jaki sposób te pieniądze wydaje. I tutaj przechodzę do tematu dzisiejszego programu. Gdyby ktoś do pana podszedł i powiedział, że żeby mieć motywację do tego, żeby posadzić drzewo, musi najpierw wybudować dom i spłodzić syna, no to pewnie powiedziałby pan, że to jakiś skończony kretyn. W takim razie co można pomyśleć o ludziach, którzy mówią, że żeby mieć motywację, żeby w Polsce wybudować porządne drogi, trzeba najpierw zorganizować Mistrzostwa Europy i mnóstwo pieniędzy utopić w błocie, na którym powstał Stadion Narodowy. Czy nie lepiej byłoby po prostu zsumować te dwie kwoty, które zostały przeznaczone na drogi i organizację mistrzostw i wszystkie przeznaczyć na budowę dróg, których jak widać po prostu nie będziemy mieć nadal? Ja mam podobne zdanie, tyle tylko, że może inaczej je wyrażę. Moje hasło wyborcze było takie, że jeśli chcecie, by wielomiliardowe, podkreślam, wielomiliardowe euro przekręty związane z budową autostrad i stadionów nie zostały zamiecione pod dywan, głosujcie na nas, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Szybciutko opowiem. Wszystko można zbudować. Tyle tylko, że stadion w Charkowie, sam stadion, ja mówię, bez infrastruktury, kosztował Ukraińców 50 milionów euro. Podobny stadion w Hoffenheim w Niemczech kosztował Niemców 60 milionów euro, bo wiadomo, że jest droższa siła robocza. Natomiast Arena Bubel w Poznaniu, zaraz powiem dlaczego Arena Bubel, kosztował nas, podatników, około 200 milionów euro. Czy w związku z tym zgadza się pan z naszymi postulatami, żeby zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach podatników? Żeby państwo po prostu nie wydawało za nich tych pieniędzy, bo wydaje je absurdalnie. Ale teraz już zostały te pieniądze wydane. Możemy jakąś naukę na przyszłość z tego wyciągnąć. Naturalnie, ale nim się naukę wyciągnie, powinno się ukarać winnych. Jeszcze tylko dopowiem. Stadion w Doniecku, podobny do naszego tego narodowego stadionu, który ja nazywam Narodowy Przekręt, kosztował Ukraińców 80 milionów euro. My 510 milionów euro. Proszę bardzo, no, kilometr autostrady w Niemczech kosztuje chyba 7-8 milionów euro przeciętnie, a my mamy od 10 do 12 milionów. Jest pewna różnica. U nas będą ją remontować po 2 miesiącach. Panowie, dobrze. Ja przypominam, że można pisać. Są pierwsze pytania, rozumiem. Niestety, zgadzam się. Tak, mamy już kilkadziesiąt pytań. Widzowie...